Jesteśmy na stronie stworzenia komiksu i właśnie na tej stronie stworzycie swój komiks. Zacznijmy od tych pól. Raz, trzy pola. Będziemy potrzebować co najmniej 6. Czyli tu bierzemy dodaj komórki, tu zaznaczamy 6. Aktualizuj scenariusze. Mamy 6 okienek. Teraz tak, tu na górze, zobaczcie, są rzeczy, które możemy wpisać i są sceny, czyli takie jakby tła. I do tych scen otworzyło się kilka okienek, czyli może być miasto na przykład, czy szkoła, jakiś transport. I żeby wstawić to, to należy złapać, przytrzymać i puścić na okienko, w które chcemy wstawić. Tu jest jakaś praca, zobaczcie, że jeżeli przesuniecie ten czarny pasek w prawo, zobaczcie, że tego jest o wiele więcej. Dom, jeżeli wciśniemy dom, zrobimy pasek, przesuniemy, tego jest o wiele więcej. I znowu dom to trzymam. O, i puszczam na tym polu, w którym chcę, żeby było umieszczone. Żeby usunąć, wystarczy zaznaczyć myszką i wcisnąć na klawiaturze delete. Zaznaczyć myszką i wcisnąć na klawiaturze delete. I teraz tak, zostanę przy tych trzech, tylko mamy postacie, klikamy na postacie, znowu zobaczcie, mam przeróżne dorośli, ludzie, wiek dojrzewający, mam tu dzieci. Tu jakiś sport. I teraz tak, tu mamy przeróżne kształty, ręce, strzałki, liczby. Sieci, nauka, jeżeli jest nauka, to znowu. O, tutaj mogę sobie jakieś. No i teraz mogę przytrzymać. Zobaczcie, tu się pojawią takie strzałka dwustronna i mogę go zmniejszyć. Wrócimy teraz do pola tekstowego. Tu mamy tekst. Przesunę pasek, biorę sobie któryś z chmurek, na przykład tą. Mogę tu wstawić. I żeby coś napisać, trzeba raz nacisnąć myszką i można tu już pisać. Tu mamy różne kolory. Możemy sobie zaznaczać. Jak zaznaczymy tekst, to można tu go pogrubić, zmienić w napis. Tutaj zobaczcie. Na inny. O, jak to wygląda. Albo tło. W środku. Trochę to zmniejszę. A, i tak to wygląda. Teraz przejdziemy do następnego, czyli tutaj, do tej dziewczynki. Żeby zmienić jej na przykład kolor włosów, to tu wciskamy. Wystarczy raz na tą postać i się od razu wyświetli taka ramka. Tu mamy skórę, oczy. Ubrania, kolor ubrań. Tu jak wciśniemy, to zobaczcie, że tych kolorów jest o wiele więcej. Widzicie, jak się zmienia jej bluzka? Teraz tak, tu może być odbicie lustrzane. Przy tym obracaniu to jest o góra-dół i tu się obraca. Widzicie? Dobra. I teraz tak, edytuj pozowanie. Jeżeli wciśniemy edytuj pozowanie, to tu możemy odwracać jej głowę, zmieniać mimikę twarzy, ułożenie ręki lewej, prawej, tutaj może przykucnąć, stać na jednej nodze, czy w tym przypadku mi to będzie potrzebne siedzieć. I tu mamy widok z przodu, plecy, lewo, prawo, zaznaczę lewo i aktualizuj pozowanie. Taką zrobioną postać, sadzam, zobaczcie, o, na krześle. Kolejną rzecz, która może Wam się przydać, to jeżeli mamy obrazek z takim pustym polem, jak tu jest samochód, to możemy tą kobietę wstawić tak jakby pod ten obrazek i będzie ją widać. Zaraz zobaczycie. Naciskamy na nią, tu są warstwy, tu, i bierzemy tą ostatnią, czyli wyślij do tyłu, ciskamy i zobaczcie. Tak jakby siedziała w samochodzie. Można ją powiększyć, pomniejszyć. Dobra, niech siedzi. Teraz
jeżeli chcemy usunąć coś, no to zaznaczamy na ten element, klikamy na klawiaturze delete i usuwamy na słońce. Zaznaczamy raz myszką delete i usuwamy. Żeby zapisać, należy nacisnąć zapisać na dole. Tutaj. Pokażę Wam się tytuł. Wpisujecie tytuł swojej powieści i zapisz. Może Wam się pojawić takie okienko z Facebookiem, czy z Twitterem, albo Google Maila. Możecie się zalogować. I wtedy bez problemu przez swojego Facebooka się logujecie, czy przez maila. I normalnie możecie to zapisać. Będziecie, proszę czekać. Przekieruję Was to na... O, proszę, tu już jest gotowe. Gotowy ten, który zrobiłam komiks. I teraz, żeby żeby wysłać go nauczycielowi, to musicie nacisnąć ściągnij jako PowerPoint, ale tego jako PowerPoint, bo jeżeli pobierzecie go przez PowerPoint, to jeszcze będziecie mogli dopisywać dodatkowy tekst, nie tylko ten, który jest w chmurce, czyli jako będzie obrazek i obok obrazka tekst i możecie wpisać jeszcze dodatkowo, jeżeli nie zmieścicie się na tym komiksie. Więc nie przejmujcie się, jeżeli w tych chmurkach jest mało miejsca, to tam będziecie mogli dodatkowo opisywać swoją historię. I zobaczcie, tu właśnie pobieracie jako PowerPoint i taką gotową, zapisaną wysyłacie swojemu nauczycielowi. Czy przez maila, czy przez aplikację, z której korzystajcie, no to ustali nauczyciel. Powodzenia!